Czas na potrójne espresso. Trójka polityków w naszych łączach skarpowych. Pani Maria Koc, senatorka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani senator. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pani Paulina Piechna-Winckiewicz, Nowa Lewica. Dzień dobry. I pan Wojciech Król, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry paniom, dzień dobry państwu. O, i wszyscy są przywitani. Jak miło, dobrze, to od pani senator zacznijmy. Od wczoraj, z czym mamy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej, pani senator? No mamy do czynienia z regularnym atakiem, no chyba wszyscy widzimy, tak? Ten zmasowany napór, trzeba powiedzieć, no nawet nie setek, a tysięcy migrantów, których służby białoruskie doprowadziły do granicy i widać, że ci ludzie są poinstruowani, wyposażeni w narzędzia, które mają im pomóc przeciąć te siatki, które są na granicy. I po prostu są też przez tych pograniczników białoruskich po prostu popychani, no bo widzimy, że jest taka ogromna presja, że nie mogą ci ludzie zawrócić, tylko po prostu mają przejść na polską granicę, no tak, aby siłowo ją po prostu pokonać i przekroczyć. Jest to, tak jak powiedziałam, no niespotykane w naszej, ta historia niespotkana w naszych ostatnich 30 latach. Zresztą myślę, że rzadko się w ogóle takie historie zdarzają i w Europie, i na świecie. Mamy do czynienia z ogromną agresją Białorusi i Rosji, bo przecież wiemy, że jest to element wojny hybrydowej, jaką Rosja poprzez Białoruś prowadzi ze światem zachodu, z Polską, ale przede wszystkim z Unią Europejską, mszcząc się za sankcje, a pewnie też chcąc wymusić różne ustępstwa. I jako karta przetargowa ma być ta postawiona ta sytuacja z imigrantami na granicy. Podobną ocenę mają dziennikarze Gazety Wyborczej dzisiaj na Jedynce. To ja zapytam krótko, czy ktoś z państwa, czy pani Paulina Piechna-Więckiewicz, czy pan Wojciech Król odpowiednio z Lewicy i z Platformy temu opisowi jakoś coś by dodali, czy jakoś by go zanegowali? Ja myślę, że to, że panie redaktorze, szanowni państwo, mamy do czynienia z taką, a nie inną polityką pana Łukaszenki, dyktatora z Białorusi, to chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. To również przewijało się wczoraj w debacie. Nie, bo chciałem na początek jakiś wspólny mianownik złapać, żebyśmy potem mogli się różnić i zrozumieli, na jakim poziomie te różnice między partiami występują. Wspólnym mianowniku i na pewno tym wspólnym mianownikiem w ocenie sytuacji jest to, że ci ludzie, których tragedię obserwujemy teraz na granicy, są to ludzie oszukani, wykorzystywani przez reżim Łukaszenki, również przez ludzi, którzy po prostu na tym zarabiają, czyli mówiąc wprost, to są przemytnicy i tu na pewno mamy punkty wspólne. No pytanie jest takie, jak rząd polski mógł tę sytuację... A to do tego zaraz przejdziemy. To jeszcze tylko poprawić. Platforma, czy ten opis zdarzeń, czy słowo wojna hybrydowa jest także w słowniku polityków Koalicji Obywatelskiej, czy nie jest? Panie redaktorze, my od samego początku mówiliśmy o tym, że ten konflikt na granicy, ten kryzys migracyjny jest wywołany przez reżim Łukaszenki. I tutaj raczej wszyscy zgadzali się co do wskazania winnych, co do tego, że mamy do czynienia z sytuacją no, niebezpieczną, co do tego, że granica ma być bezpieczna i szczelna. Również wszyscy się zgadzają, zarówno strona opozycyjna, jak i rządowa, jak i opozycyjna. Natomiast mamy też różne swoje wnioski, spostrzeżenia. Jesteśmy opozycją również od tego, żeby zwracać uwagę, Przejdźmy do tego, co polskich polityków różni. Jak rozumiem, zacznijmy od tego ochrony granicy. Lewica, czy Koalicja Obywatelska, Platforma mówiła cały czas, granica powinna być chroniona, tak samo mówi Prawo i Sprawiedliwość, tak samo mówi Konfederacja. Lewica też to mówi, chociaż ma znacznie więcej niuansów.
przykład. Zasieki, koncentrina i płot. Czy on powinien być zlikwidowany, czy on jest wymiarem bezduszności polskiego rządu, czy jednak jest to zabezpieczenie, które powinno na granicy zostać? Pytanie do przedstawiciela i Platformy, i Lewicy. Granica, co do tego, że granica ma być szczelna, wszyscy jesteśmy zgodni. Co do tego, w jaki sposób ona ma być chroniona, no tutaj się różnimy. Oprócz płotu czy jakiegoś drutu, potrzebna jest daleko idąca praca naszego rządu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Okej, czyli drut, okej, staram się wyłowić treść tej wypowiedzi. Z Komisją Europejską i tutaj, panie redaktorze, panie pośle, no, zwracamy uwagę zadaję na to, że rząd pytanie. Się na tym, żeby wysłać czy to, co zrobił, wybudowała polska armia na granicy, pana zdaniem powinno zostać i czy jest zrobione słusznie? Tak czy nie? Jeszcze raz, bo jak pan mi przerywa, to jeszcze raz postaram się jak najprościej zadać pytanie. Czy zapora wybudowana przez polskie wojsko, powinna zostać, czy jest słusznie postawiona, czy powinna być rozebrana, panie pośle? Tak czy nie? Trudno, żeby teraz wskazywać na rozbieranie jakiegoś drutu, który został postawiony. Czyli słusznie powstał. Finansowanie, nawet płot po stronie tej oddzielający od Białorusi był też finansowany, czy tam to ogrodzenie, ta siatka przez Unię Europejską. No to jest granica Unii, to jest nasza wspólna odpowiedzialność, ona ma być to tu mamy chroniona. Jasną deklarację. Natomiast Platforma Obywatelska mówi, płot powinien zostać, te zasieki powinny zostać. Lewica powinna pchać na Więckiewicz. Zlikwidować płot, czy zostawić? Panie redaktorze, tak się nie da rozmawiać, jeśli nie można dokończyć zdania, bo ja nie słyszę, co pan mówi w trakcie, kiedy ja mówię. Ale ja tylko proste pytania i proste odpowiedzi. To ja będę bardzo zadowolony. Nie, bo ja znam polityków nie od dziś, pracuję w Sejmie, teraz rzadziej, kiedyś częściej. Ja wiem, jak długie można zdania. Proste pytania i proste odpowiedzi. Proste pytanie do Lewicy. Zostawić, czy rozebrać? Zwracaliśmy uwagę na to, że płot w takiej formie może zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców oraz zwierząt, jeżeli już chcemy tak technicznie rozmawiać. Chodzi konkretnie o rodzaj tego ogrodzenia, które zostało wybrane, ale to są już jakby techniczne szczegóły, panie redaktorze. Trochę się dziwię, że o tym rozmawiamy. Mam wrażenie, że tę dyskusję już mamy za sobą. No tak, tylko staram się wyciągnąć wnioski, bo jest tak, że... No, wniosek jest taki, że to, co stawiamy na granicy, znaczy po pierwsze, Lewica jest przeciwko murowi, to już mówiliśmy, z różnych powodów, między innymi dlatego, że ma być poza zamówieniami publicznymi i bardzo dużo kosztuje i nikt nad tym nie będzie panował. A co do samego płotu, o którym pan pyta, panie redaktorze, czyli rozumiem urządzeń, które w tej chwili... Postawiło wojsko, służą, bo one były krytykowane. Które służą na granicy. Mówiliśmy o tym, zwracaliśmy uwagę na to, że nie jest to standardowy płot, jaki jest stawiany w takich wypadkach na granicy. On powinien wyglądać trochę inaczej. Okej, okay. Czy ty, to, to co... To jest moim zdaniem prosta odpowiedź. Prosta odpowiedź, bardzo za nią dziękuję. To jeszcze pytanie, czy w tej chwili należałoby go usuwać i stawiać wedle projektów Lewicy, czy on powinien jednak zostać i czy on... Nie według projektów Lewicy, panie redaktorze, proszę tego tak nie spłaszczać. Według standardów w innych krajach, które na przykład są już po takich kryzysach i mają swoje doświadczenia, z których powinniśmy korzystać. O to też apeluję Lewica, apeluje opozycja, które pozwolą na takie zabezpieczenie granic, również w takich technicznych szczegółach, nie zagrażające ludziom, zwierzętom i można to zrobić w taki sposób również humanitarny, takie zabezpieczenia zapewnić na granicy. Kwestię płotu mamy mniej więcej zamkniętą. Teraz dalej kolejna kwestia pushbacki, bo to też budzi duże wątpliwości. Są nielegalne. Zdaniem Lewicy są nielegalne. Zdaniem Frontexu już jest co nieco inaczej. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości wypychanie z powrotem migrantów to jest coś, co powinno być na stałe na polskiej granicy stosowane. Pytanie do pani profesor senator Marii Koc. Jeśli grupy przekraczają, zorganizowane grupy przekraczają nielegalnie granice, prawo międzynarodowe zezwala na to, żeby zawrócić je na teren kraju, z którego one tę granicę nielegalnie przekroczyły. Więc jest to zgodne z prawem i jest to po prostu stosowane.
Jeżeli indywidualne osoby przekraczają w sposób nielegalny granice, to wtedy zawsze trzeba zapytać, czy one chcą wystąpić o ochronę międzynarodową. Mamy takie przypadki i wtedy te osoby są kierowane do ośrodków imigracyjnych i w tych ośrodkach, jak mówił wczoraj pan premier, jest już około 1800 imigrantów. Ale mamy bardzo dużo przypadków na granicy, gdzie osoby przekraczają nielegalnie granice i nie chcą starać się o ochronę międzynarodową w Polsce. One chcą do Niemiec, mówią to wprost. I dlatego chcą też wrócić na Białoruś, bo one chcą się dostać do Niemiec. Nie chcą ochrony międzynarodowej w Polsce. Takie mamy sytuacje. Co do tego ogrodzenia drucianego, gdyby go nie było, wyobraźmy sobie teraz tę sytuację, jak ten kilkutysięczny tłum napiera na granicę i tego ogrodzenia nie ma. Jednak to ogrodzenie wstrzymuje ten napór, bo nie jest tak łatwo przeciąć siatkę drucianą, przeciąć to ogrodzenie drudziane, żeby się przedostać na drugą stronę. To teraz pytanie do Platformy, bo jestem najbardziej ciekawy stanowiska Platformy, bo ono jest najbardziej niejednoznaczne. Do pana posła. O zwierzęta. Państwo się martwią o wszystkich wkoło. My jesteśmy polskimi politykami. Od tego są politycy. My jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo, żeby się martwić o ludzi. Przede wszystkim bezpieczeństwo Polaków i obowiązki wobec Polaków. Jestem ciekawy stanowiska Platformy, bo ono różnie wybrzmiewa, jak się różnych polityków pyta, tych bardziej prawicowych inaczej, tych bardziej lewicowych, zwłaszcza z partii koalicyjnych do Platformy, one jest inne. Jak Platforma patrzy na procedurę pushbacków, czyli zawracania tych osób, które zostały złapane na granicy przy nielegalnym jej przekraczaniu? Panie pośle. Przede wszystkim prawo powinno być przestrzegane, prawo międzynarodowe również, które nas obowiązuje i granica powinna być szczelna i Polska jest odpowiedzialna za to, żeby granica unijna nie była nielegalnie przekraczana. Natomiast jeżeli dochodzi do jej przekroczenia, no co też ma miejsce, no to tutaj ma zastosowanie prawo międzynarodowe. Jeżeli ktoś chce składać wniosek o azyl, to powinien mieć do tego prawo i powinien być on rozpatrzony, bo być może ktoś ma prawo do ochrony międzynarodowej. My tego nie wiemy. No wśród migrantów mogą być uchodźcy. I teraz tak, jeżeli ktoś wymaga ochrony międzynarodowej, to taka ochrona powinna być udzielona. Jeśli natomiast ktoś takiego prawa do ochrony międzynarodowej mieć nie może, jest migrantem ekonomicznym, to powinien być po prostu deportowany. Państwo polskie tutaj no, musi przestrzegać prawa. To być jeszcze może takie korytarze deportacyjne miałyby też swoje zastosowanie, czyli po przyjęciu jakiejś grupy, żeby nie maltretować ludzi, bo nie możemy wpisywać się w narrację reżimu Łukaszenki i znęcać się nad ludźmi. To są ludzie. Jasne, to jakby też czasami nam, panie pośle, umyka. To powinno się ich nakarmić, powinno się dać im możliwość złożenia takiego wniosku, rozpatrzyć go. Te osoby, które mają prawo udzielić im pomocy, te osoby, które są imigrantami ekonomicznymi, po prostu deportować do ich kraju. Możemy się poruszać po różnych skrajnych przypadkach. Możemy znaleźć zmarzniętą rodzinę w lesie. Wtedy rzeczywiście pushback staje się wątpliwy, ale możemy mieć co inną sytuację. Dlatego prawo, panie redaktorze, jest ostatnich, ważne. Z ostatnich dni, ale prawo często stosuje się w konkretnych przypadkach. Z ostatnich dni, ta próba siłowego przedacie się przez granicę. Gdyby ta grupa przeszła przez granicę w Kuźnicy Białostockiej, przedarłaby kordon siłowo tymi saperkami, tymi siekierami, wyrobałaby sobie drogę przez polskich strażników i złożyłaby podanie o azyl w Polsce. To ich obejmuje prawo, czy ich nie obejmuje? Pytanie do pełni Piechny-Więckiewicz i do pana posła. Jeszcze raz, co do procedury pushbacków, na przykład Biuro Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców stanowczo je potępia i proponuje inne rozwiązania. Co do procedury azylowej, to jest to, co pan poseł powiedział. My jako opozycja, i myślę, że tutaj nie ma wątpliwości, chcemy przestrzegania po prostu prawa. I to samo mówił wczoraj marszałek Czarzasty w swoim wystąpieniu. Te osoby, które mają prawo ubiegać się o azyl zgodnie z prawem międzynarodowym, zgodnie z polską konstytucją, zgodnie z naszym prawem wewnętrznym, powinny mieć te wnioski rozpatrzone pozytywnie. Natomiast każdy, kto złoży wniosek, powinien mieć rozpatrzony ten wniosek. Jeżeli ktoś nie spełnia tych warunków, no to po prostu powinien zostać odesłany. I panie redaktorze, przecież to nie jest tak, że polskie służby nie wiedzą, jak to robić, bo przecież robią to.
Pan premier mówił wczoraj, że te osoby są odsyłane, wsadzane w samolot. Tylko problem polega na tym, że nie wszyscy, którzy chcą składać wnioski, mają te wnioski, są te wnioski przyjmowane. No i to już jest łamanie prawa. To jest niezgodne również Dobrze. Z polskim prawem. Gdyby ta grupa się przedarła przez Kuźnicę, to wyrąbałaby sobie drogę przez strażników i weszła na terytorium Polski i złożyłaby prośbę o azyl. To co wówczas pani, nie poseł, pani radna? Panie redaktorze, Lewica w poniedziałek nasi liderzy na konferencji prasowej mówili o tym, żeby zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, żeby poprosić unijne organy o pomoc, żeby wykorzystać nie tylko ich doświadczenie, ale też żebyśmy mogli sobie z tym poradzić. Wnioski, panie redaktorze, powinny być rozpatrzone. Można było myśleć o tym dużo, dużo wcześniej, o zabezpieczeniu tak granicy, żeby można było to wszystko jakoś pogodzić, to znaczy bezpieczeństwo naszych granic, które jest bezwzględnie dla nas wszystkich ważne, z prawem, bo my mówimy o przestrzeganiu prawa oraz z zasadą humanitarnego traktowania, bo o tym też nie możemy zapominać. Okej, czyli zabezpieczenie granic... Panie redaktorze, ja bym chciała, żeby... Płot, jak rozumiem, może zostać, ale ta nowa bariera, już są państwo przeciwni, a państwo już chcą zabezpieczyć granice. Nie do końca rozumiem, jak to się już nie składa. Ja bardzo chętnie panu redaktorowi wytłumaczę. Panie redaktorze, czy mogę zapytać? To myślę, że nie tylko mi, myślę, że wielu, jak czytam w nocy, obudziłem się o 3 w nocy, bo nie mogłem spać, przeczytałem w komentarze pod wpisem takiej podróżniczki pani Wojciechowskiej, taka tam jeździ, nie słabo znam kanały takie lifestyle'owe. I ona napisała właśnie, że trzeba robić korytarz humanitarny i przeczytałem komentarze pod tym wpisem na Facebooku. Jednoznacznie, były jednostkowe komentarze, które mówiły, bardzo popieram taką akcję, wszystkie, 90% komentarzy było krytycznych, ludzie się po prostu boją. Więc panie pośle, pan nie mi tłumaczy. Pan tłumaczy, przepraszam, obywatelom Rzeczpospolitej, po prostu. Czerpie swoją wiedzę z komentarzy, bo... Na Facebooku, pan, tak, czytam komentarze na Facebooku, zgadza się. No bo myślę, że to błąd? To nie jest dobry kierunek, żeby opierać swoją wiedzę i przekonanie o tym, co się dzieje na podstawie komentarzy. Mało tego, chciałbym, i o tym mówiliśmy jako opozycja, że kiedy było kilka osób na granicy czy kilkanaście, to wprowadzono stan wyjątkowy. Pytanie, co teraz? Jaki stan będzie wprowadzony kolejny? Kiedy wtedy mówiliśmy o tym, że dziennikarze powinni być dopuszczeni. Dlatego sprzeciwialiśmy się stanowi wyjątkowemu, bo dzisiaj, panie redaktorze, te komentarze, które się pojawiają pod tym postem, który pan przeżywa w nocy, nie mogąc spać, opierają się tylko i wyłącznie na przekazie, który jest generowany przez rząd. Tak się dziwnym trafem zdarzyło, że kiedy ludzie wychodzą w Polsce na ulicę po śmierci 30-letniej kobiety, to nagle jest napór na granicę. Dziennikarzy tam nie ma. Panie pośle, to ja się tutaj zatrzymam, aż się uśmiechnę. Czy pan poseł jest z grupy Rafała Grupińskiego? Czy pan poseł uważa, że polski rząd jest w zmowie z Łukaszenką i Łukaszenka wysyła migrantów, bo jest zblatowany z polskim rządem? Czy pan się pod tym podpisuje, czy nie? Panie redaktorze, nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, żeby podejrzewać, że polski rząd jest zblatowany z prezydentem. To jak rozumiesz pana słowa przed sekundą, że tak się dziwnie składa? Ale panie redaktorze, proszę pozwolić mi dokończyć. Bo wydaje mi się, że po to nas pan zaprosił, że widzowie chcą poznać nasze zdanie, a pan powinien raczej pytania zadawać, niż wygłaszać swoje opinie i tezy. Więc może pozwoliłby pan mi dokończyć zdanie, to może widzowie ja się czegoś dowiedzą. Ja pamiętałem czasy, kiedy politycy musztrowali dziennikarzy, one minęły. Ja wiem. Więc spokojnie, nie ma co nas musztrować. Tak, teraz nie są musztrowani, ponieważ w ogóle nie mogą pokazywać to, co się dzieje na granicy, panie redaktorze. A to jest teraz ważne pytanie. I nieraz je zadaję. Proszę pojechać, panie redaktorze, na granicę, żeby pokazać ludziom, co tam się dzieje. Zobaczymy, gdzie, skąd będziemy pana wyciągać. Pani poseł, dobrze, to się faktycznie to jest pytanie, które ja często zadaję. Zastanawiam się, dlaczego nie ma dziennikarzy. Ja powiedziałem, że nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, że jest blatowany rząd, ale to, że rządowi ten kryzys pasuje, to mogę, jeżeli pan mi pozwoli kilka minut tutaj nie zająć, no, kilka minut, to ja nie, podam... To nie mamy. Pani senator Maria... Chociażby z maili Dworczyka,
które pokazują, że to jest właśnie dla rządu polityczne złoto. Ale to jest hańba. Pan jest posłem, że to nie jest. Panie pośle, co do maili Dworczyka, ja je chętnie czytam, tylko pani senator, ja skończę, bo to jest ważna kwestia, ale warto przy każdym źródle podjąć krytykę wewnętrzną i zewnętrzną. Nie wiemy, kto te maile ma, kto je publikuje i w jakim celu. Pani senator Maria Koc, nie możemy przeprowadzić krytyki zewnętrznej źródła. Mamy napór migrantów, który jest inspirowany przez Łukaszenkę, ale właściwie przez Putina. Cały świat o tym wie, Unia Europejska o tym wie. Najważniejsze. I tu się zgadzamy. Unii Europejskiej. I tu się zgadzamy. A wy w Platformie Obywatelskiej, jak te dzieci gdzieś tam bawiące się na podwórku, snujecie takie teorie wysane z palca i wy oficjalnie mówicie o tym w telewizji. Czym wy trzeba maile poczytać do premiera. Mogę zacytować. Chce pani senator? Szanowni państwo, chce pani senator jakiś mail? Jestem w Senacie. Przysłuchiwałam się debacie niejednokrotnie w Sejmie i w Senacie na temat tego kryzysu na granicy. Państwo z Platformy Obywatelskiej, z Lewicy, od początku byliście przeciwni temu, żeby skierować na granicę dodatkowe służby mundurowe, straże, pani senator, służby dziennikarze, graniczne, wojsko. Byliście przeciwni temu ogrodzeniu. Pani senator, pani marszałek, dwa pytania. Dlaczego dziennikarze nie mogą mieć dostępu do granicy? O tym porozmawiajmy. Czy granica ma być chroniona tak jak dom na Żoliborzu waszego prezesa? Mamy ostatnie sekundy. Chciałbym, żeby pani senator odpowiedziała na temat dziennikarzy. Pani senator, dziennikarze. Poważnie, naprawdę. Pani senator, moje pytanie o dziennikarze, a pana posła proszę o pozwolenie prowadzenia. O, dziękuję. W sensie, dlaczego rząd tak bardzo nie chce dopuścić dziennikarzy do granicy, pani senator? Ale mieliśmy taki czas, kiedy nie było stanu wyjątkowego i tam się pojawiali dziennikarze, pojawiali się różni politycy, jacyś działacze społeczni, którzy demontowali od strony Polski ogrodzenia. To mamy przecież filmiki, oni się sami tymi filmikami chwalili. I dziennikarze, którzy też tam zjeżdżali. Ale pani senator się porusza od skrajności w skrajność. Można zrobić korpus dziennikarzy akredytowanych przez MON chociażby. Dlaczego takie rozwiązanie się nie wprowadza? Którzy działali obok służb naszych i... Dlaczego tego typu działania też nie są dozwolone, pani senator? Ale nie usłyszałam pytania. Pytanie jest takie, ja rozumiem, bo pani senator się porusza od skrajności w skrajność, od zakazu do pełnego dostępu dla każdego. Dlaczego nie zrobić korpusu dziennikarzy, który byłby przy MON akredytowany? Czy są dziennikarze, korespondenci wojenni, którzy są przeszkoleni przez MON, mają certyfikaty monowskie i taka jest sytuacja, taka jest procedura od początku III Rzeczpospolitej. Dlaczego takich dziennikarzy tam nie wpuścić, pani senator? A to jest dobre pytanie, panie redaktorze. Ja je w takim razie skieruję do rządu. I zapytam, dlaczego taki korpus dziennikarski z ludzi, którzy są rzeczywiście przeszkoleni do takich działań w strefie, no, gdzie jest zagrożenie życia, bo tak trzeba powiedzieć, żeby taki korpus dziennikarzy mógł tam funkcjonować. Oczywiście pod warunkiem, że to będzie ocena merytoryczna, a nie polityczna, bo też nie chciałbym, żeby na granicy byli tylko dziennikarze TVP, Info, a nie było tam dziennikarzy innych mediów czy innych stacji, bo też nie o to... To panie redaktorze, jak coś dobrego z tego programu wyniknie, to myślę, że tutaj wszyscy będziemy... Ja trzymam za słowo panią senator, będę śledził. A ja mam uwagę na koniec. Śledzenia, to państwo jesteście dobrzy, czyjejś pracy. Paulina Piekna-Więckiewicz, Nowa Lewica, pani Maria Koc, senator Prawo i Sprawiedliwość, Wojciech Król, Platforma Obywatelska. Dziękuję państwu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Do zobaczenia za chwilę dalszy ciąg rozmów w poranku Telewizji Republika.